Oddział Dziecięcy Biblioteki przy ulicy Wojska Polskiego w Policach przygotował letnią akcję połączoną z zabawą pod nazwą Wylosuj ciekawą książkę na wakacje. To takie łowienie książek za pomocą kija. Tym kijem, atrapą wędki, dzieci łowią karteczki, na których zawarte są wiadomości dotyczące wylosowanej książki. Tam jest imię i nazwisko autora, tytuł książki, okładka, sygnatura, czyli znak miejsca, gdzie mogą dzieci odnaleźć książkę. Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału we wspólnej zabawie. Zabawa trwa do końca sierpnia. Łowienie książek ma na celu popularyzację czytelnictwa i wcale nie jest takie proste. Trzeba wykazać się cierpliwością i zręcznością, a efekt końcowy, czyli wyłowienie kartki z zapisaną książką, przynosi sporo radości. W akcji może wziąć udział każde dziecko, które przyjdzie w czasie wakacji do biblioteki. Zabawa trwa do 31 sierpnia. W zbiorach działu dziecięcego znajdują się m.in. opowiadania, książki przygodowe, obyczajowe, fantastyczne i historyczne, a także mapy, atlasy i czasopisma. Wypożyczalnia od dawna jest skomputeryzowana w dziedzinie wypożyczeń i zwrotów książek czy rezerwacji poszukiwanych pozycji. Wszystkie trzy filie biblioteki w czasie wakacji są czynne w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 10-15, a w czwartki i piątki od godziny 10 do 18.